Tak. Co, igrasz? Ugrałem, co? No co? To nie boli cię. Jestem twardy. Wiesz, o co chodzi. A wpierasz mi się? Nie ma szans. Nie. Zbyt mocno boli. Tak. Widzowie pooglądają twój tyłeczek. O, po fryzjerowie byłeś, co? Byłem. Walogi zasiałeś. Troszeczkę. Chyba. Tak cię będziemy golić. Ale nie ma problemu. Po wygranym ci golimy chyba, dwa razy mi głowy była. Co jest, Przemuś? Łódzka. Łódzka? Piotrek idzie już. Jaki? Gotowy. Gotowy do startu? Szefie, tam jeszcze jeden jest na siłowni, jak chcesz. Tak, tam. Opowiedziałem, żeby przyjąć. Dobra. Wszystko będzie grało. Jak nie, to musi pan tam wjechać i porządek zrobić. Nie ma problemu. Nie z takimi, nie? No. Się wjeżdżało. Marysza Rzepeckiego, wysoko wysunięty, doświadczony bramkarz, centra, strzał i jest 1-0! Tomasz Margol, Pogoń obejmuje prowadzenie w 13 minucie! Pogoniści, centra Olszewskiego, jest Margol, Margol 2-2! Dublet Tomasza Margola, coś niesamowitego! 55. minuta, Pogoń doprowadza do remisu!
Jakub Skurbiela, jeszcze Olszewski. Zagranie pole karne, Walków gol, 3-2. Po nodze piłkarza błękitnych jest 3-2 dla Pogoni. Walków zrobił to, co chciał, czyli znowu bramkę przed śledzkimi kibicami. To jego drugi gol w sezonie. Ogromna radość w obozie Pogoni. Widać, że trzeba ciłać.